Cześć, witam Was. Jesteśmy w parku linowym Tarzan Park. Jesteśmy w Łebie tym razem i startujemy, testujemy trasę niebieską. Zaczynając od ścianki wspinaczkowej. O, ciekawie będzie. Już mamy utrudnienie. Na szczęście buty mam do tego dobre. Niekiedy zdarzało mi się brać glany, które tutaj by były utrudnieniem dla mnie. Uderzamy do przodu. Tak jest. Już prawie na górze. Tak. Super. Tak, tak. Zaplątaliśmy sobie troszkę karabinki, ale jest już ok i możemy zacząć testować trasę niebieską. Tutaj trasa będzie mniej więcej chyba na 6 metrach i w pierwszej kolejności będziemy mieć tyrolkę, więc zaczynamy z jazdy. Tutaj bardzo ładnie mamy trasy przygotowane, dlatego że mamy trasę białą dla tych maluszków, które chcą już chodzić, przepinać się, lub trasę siatkową. Te dzieciaki, które właśnie chcą już po parkach chodzić bez asekuracji, no to tutaj wszystko jest pod nami. Bardzo fajnie to wygląda. Już widzieliście filmiki. A my teraz testujemy niebieską. Czyli mieliśmy siatkę typu U i kolejna tyrolka. Czyli lecimy tyrolką. Odplątamy sobie. Tak. Tak jest. No to lecimy. Prawie. Tak. Zabezpieczmy. I wtedy bloczek sobie zdejmujemy. Dobra, co teraz? Pionowe belki, tak. Masiek na trasie siatkowej niestety nawet nie chciał spróbować pionowych belek. A szkoda, bo to taka prosta przeszkoda. Okej. No i teraz mamy trawersy po siatce, króciutka, więc dwa przejścia i jesteśmy już na drugiej stronie. Ładnie dźwięczy. Złośliwe belki. Tak, też na szczęście nie wymagająco, nie za dużo, tylko cztery i już spoko. Zaliczony skok indiański. Tak, czyli teraz tak sobie zapniemy i możemy skakać. Dla odważnych świat należy. No to lecimy. Uiu. Tutaj jak widać króciutko mamy. Po prostu blisko drzewa siebie stoją, więc tych przeszkód za dużo nie ma. Ale jest urozmaicenie. Tak. Tutaj moglibyśmy nawet oszukać, przejść sobie i jeszcze jedno kółko robić. No ładnie. Okej. Teraz mamy kłodę. Załatwiona bez problemu. Belki typu V. Yeah. No to tyle do przodu. No i teraz będziemy mieć coś dłuższego. No i nawet coś cięższego, tak? Most birmański. Ale most birmański już wiecie jak przechodzić. Wielokrotnie widzieliście. Tak. Źle stanęłem. W pierwszej kolejności nogę dajemy, usztywniamy linkę i możemy przechodzić. Biorąc sobie
nogę stosowając z tyłu, od razu ją do przodu dajemy. Więc w szybkim tempie możemy pokonywać tą trasę, przeszkodę. I jesteśmy już na platformie. Co teraz? Teraz V-ki, tak? Belki typu V. Dawno nie widziałem tego. Może raz to w sumie widziałem. Okej. Okay. To wygląda właśnie jak X-y, no ale nie jest na dwóch linach u spodu, tylko dwie liny u góry mamy. Okej, okay, przedarliśmy się. Teraz zjazd będzie, tak? Przejazd na szczemienie. Okej, okay, wbijamy się w asekurację ruchomą. Naprzemiennie, tak, żeby się nie wybić. No, stajemy sobie nogą i jedziemy. No, udało się. Już myślałem, że się cofnę. Od razu sobie chwytamy asekuracji i możemy kontynuować. Dobra, teraz mamy sopelki, czyli stajemy na środku, bo jeśli staniemy piętą albo palcami, no to będzie nam się bardzo gibać taki sopelek i utrudni nam przejście. Co teraz? Tak jest. Mam obawy. O właśnie. Tak myślałem. Myślałem, że sobie przebiegnę, a tu jednak się giba, więc trzeba uważać. Wow. Okej. Okay. Jesteśmy. Zaliczone. Wow. Prawie bym spadł. No niestety, koniec trasy. Teraz nam tylko pozostaje zejście po drabince. No i pamiętajcie, do końca się zabezpieczamy, żeby czasami na ostatnim etapie czasami nie spaść. Tak? No to na razie. Hej!